Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jestem przekonany, że stosunek do osób chorych, do osób niepełnosprawnych jest współczesną miarą człowieczeństwa. Tu słyszałem, nie chcę tego komentować, ale ciągle powtarzane stwierdzenia, że zarodek nie jest jeszcze dzieckiem, że aborcja, poseł z SLD, że przerwanie ciąży nie jest, jest tylko zniszczeniem zarodka, a nie zabiciem, nie jest przerwaniem życia. Ja się z takimi poglądami nie zgadzam. Uważam, że są bardzo bliskie tego, o czym tu wielokrotnie było mówione, zasad eugeniki, które jednoznacznie świat cywilizowany potępił jako nieludzkie, które nie powinny mieć miejsca w przyszłości. Wydaje się również, że i mówili o tym ci, którzy znają się na medycynie bez porównania lepiej niż ja, że wiele chorób uznawanych w tej chwili za choroby nieuleczalne w życiu płodowym, jest szansa, że te choroby zostaną w najbliższych latach leczone, że znajdą się odpowiednie metody i lekarstwa, by te choroby również leczyć. Pozwólcie Państwo również na pewną taką refleksję. Nie chciałbym, by kogoś ona dotknęła czy uraziła, ale jak słyszę te głosy, to zastanawiam się, czy gdyby uznać, że zdolności intelektualne są miarą oceny płodu i kwalifikującą do tego, czy pozostawić to dziecko do przeżycia, czy też poddać eutanazji, to bardzo wielu ludzi ze świata polityki nie ujrzałoby światła dziennego. Ja jestem zdecydowanie za tym, by skierować ten projekt do komisji i dalej procedować w kierunku, jakim pomysłodawcy, inicjatorzy zaplanowali. Dziękuję bardzo.